Na ulicach oraz ścieżkach dla pieszych często można spotkać ludzi, którzy w dynamiczny sposób przemierzają dystanse, poruszając się krokiem niczym Justyna Kowalczyk z kijkami w rękach. Nordic walking, czyli forma rekreacji polegająca na marszach właśnie ze specjalnymi kijkami w Polsce, przeżywa prawdziwy rozkwit. Dotarliśmy z naszą kamerą do Świerklan, gdzie powstała grupa miłośników tzw. kijków. Nordic walking wymyślili fińscy lekarze oraz sportowcy, aby w prosty i przyjemny sposób zwiększyć poziom naszej aktywności. Na pierwszy rzut oka przypomina narciarstwo biegowe w połączeniu z chodem sportowym. Ta prozdrowotna forma spędzania czasu cieszy się w Świerklanach dużym zainteresowaniem. Opiekun tamtejszej grupy mówi, że ich miejscowość jest idealna do tego rodzaju dynamicznych spacerów. Mam nadzieję, że po zakończeniu tego naszego projektu, a myślę, że będziemy chodzić długo i intensywnie, nawet zimą, jeżeli się tylko da i będą chętni ku temu, no chcielibyśmy wytyczyć jakieś ścieżki, może nawet oznaczyć. To jest co prawda taka sfera marzeń i planów, ale po to są marzenia i plany, żeby je spełniać. Mieszkańcy sprostali wyzwaniu i licznie stawiają się na treningi. Za sobą mają już spotkanie pokazowe oraz kilka w terenie. Tę formę rekreacji niezależnie od wieku może wykonywać każdy. Jednak i tu wbrew pozorom liczy się także technika. To jest ruch całego ciała, to nie tylko ręce właśnie. Tutaj dużo ludzi myśli, że te kijki są tylko po to, żeby się nimi podpierać, a to nie o to chodzi. Chodzi o to, żeby się od kików odbijać. Dzięki temu szybciej chodzimy, bardziej efektywnie. Zmuszamy swoje ciało do zaangażowania większych grup mięśniowych. Dlatego ta odpowiednia technika jest tak ważna. Dzięki regularnym treningom osiągamy wspaniałą sprawność sercowo-naczyniową. Redukujemy nadciśnienie, poziom cukru i cholesterolu we krwi. To także rewelacyjny sposób, by złagodzić lub usunąć sztywność wokół szyi i barków. U ludzi, którzy siedzą godzinami przy komputerze, a także dla tych zestresowanych codziennymi problemami. Do Świerklan dołączyły także osoby z Jankowic. Jedna z uczestniczek mówi, że to idealna dla niej forma spędzania wolnego czasu. Podobało mi się, ogólna kondycja jest lepsza. Poprawa kondycji, nie mam zadyszki jak chodzę po schodach, także wnuki mam, muszę nosić, także muszę się udzielać. Grupa ze Świerklan dzielnie przemierza tamtejsze tereny. Maszerują po zdrowie, bo dobrze wiedzą, co jest w życiu najważniejsze.